Okej. Okay. Dobrze, przejdźmy do ważnego oświadczenia. Pięć złotych. Jakkolwiek sprawiła krzywdę dziecku i chcę, żeby to wybrzmiało, kompletnie odcinam się od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon i nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi. Mimo naszej wieloletniej znajomości, okazało się, że nie wiedziałem o nim wszystkiego. Po podniesionych we wczorajszym materiale Sylwestra Wardęgi oskarżeniach kierowanych w moją stronę i analizie filmu, reprezentująca mnie kancelaria w dniu dzisiejszym na podstawie artykułu 212, paragraf 1 i 2 kodeksu karnego skierowała do sądu karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi Wardędze. Ten materiał to czysta manipulacja, czego dowodzi 13-stronicowy akt oskarżenia. Nadinterpretacja faktów w materiale Wardęgi oraz wyciąganie daleko idących wniosków jest dla mnie krzywdzące i bolesne. Będę walczył o swoje dobre imię i ukaranie osoby pomawiającej. Wybrałem do tego drogę procedury karnej, dlatego że chcę rozmawiać o faktach i dowodach, a nie zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu fragmentach rozmów z czasów, gdy miałem 18 lat. W tej chwili tylko przed sądem uzyskam szansę na taką rozmowę. Informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją każda medialna wypowiedź na mój temat będzie analizowana przez moich prawników. Jeżeli moje dobra osobiste zostaną naruszone lub będą popełnione przestępstwa działające na moją szkodę, będą podejmowali natychmiastowe działania prawne z pominięciem etapu wezwań przedsądowych. Apeluję o rozwagę i powstrzymanie się od komentarzy bazujących na pomówieniach, z którymi będę walczył. Powtarzam, nie mam nic wspólnego z pedofilią i jest to dla mnie coś potwornego. Brzydzę się każdą osobą, która kiedykolwiek sprawiła krzywdę dziecku i chcę, żeby to wybrzmiało, kompletnie odcinam się od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon i nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi. Mimo naszej wieloletniej znajomości, okazało się, że nie wiedziałem o nim wszystkiego. Po podniesionych we wczorajszym materiale Sylwestra Wardęgi oskarżeniach kierowanych w moją stronę i analizie filmu, reprezentująca mnie kancelaria w dniu dzisiejszym na podstawie artykułu 212, paragraf 1 i 2 kodeksu karnego skierowała do sądu karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi Wardędze. Ten materiał to czysta manipulacja, czego dowodzi 13-stronicowy akt oskarżenia. Nadinterpretacja faktów w materiale Wardęgi oraz wyciąganie daleko idących wniosków jest dla mnie krzywdzące i bolesne. Będę walczył o swoje dobre imię i ukaranie osoby pomawiającej. Wybrałem do tego drogę procedury karnej, dlatego że chcę rozmawiać o faktach i dowodach, a nie zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu fragmentach rozmów z czasów, gdy miałem 18 lat. W tej chwili tylko przed sądem uzyskam szansę na taką rozmowę. Informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją każda medialna wypowiedź na mój temat będzie analizowana przez moich prawników. Jeżeli moje dobra osobiste zostaną naruszone lub będą popełnione przestępstwa działające na moją szkodę, będą podejmowali natychmiastowe działania prawne z pominięciem... Okej, bo ja nawet nie wiedziałem, czy to się jest zapętlone. Powiem tak. 7 złotych. Ja w moim materiale mam wrażenie, że byłem... mało oceniający. Ja tam przedstawiałem rzeczy. 5 złotych. I czy ja tam daleko idące robiłem nadinterpretacje? To nie wiem. Musiałbym 5 złotych zerknąć. Wyśmieją cię. 25 złotych. Po chwili zadzwonił Dubiel. Przeraźliwie płakał, byśmy nie mieszali w nic Stewarta. Że on nie chce już być osobą publiczną. Po prostu, kurwa, nie dam rady, kurwa. Chciałbym, żeby Stewart, kurwa, był spokojny, bo wtedy ja byłem spokojny. I my, kurwa, co Stewart do mnie dzwoni? Co Stewart, o co Stewart prosi? Co on pisze? Kurwa, ma. No dobra, ale do mnie... Było to dla mnie bardzo dziwne. Skąd w chłopakach ten strach i te emocje? Skąd ten płacz? No to słyszymy tutaj strach, emocje i płacz. Chyba tutaj nie ma nadinterpretacji, nie? Gdy odwoziłem faga... Dobra, kolejny fragment dopiero pojawia się gdzieś tutaj. O.
Robiłem dziewczynie depilację, nic z tym niezłego. Pensetą, tak. Pensetą! Tak, o, wyrywał i on mówi, że te włoski takie, o! Zanim przejdziemy do tego, jak wyglądało spotkanie Stewarta z młodą widzką, wyjaśnijmy tu jedną kwestię. Gdy pracowałem nad tym materiałem, inna z ofiar, inna dziewczyna, przestała współpracować i poinformowała Stu i Dubiela o tym, że planuje nagrać film. Dowiedziałem się, że planują oni ułożyć narrację, że nie mieli pojęcia, ile dziewczyna, z którą pisali, miała lat. Sprawdźmy zatem, czy ta narracja przejdzie. Na szczęście z pomocą przychodzi tutaj wiedzący o wszystkim Marcin Dubiel. Konwersacje pochodzą z lipca 2015 roku, kiedy dziewczyna świeżo co skończyła 14 lat. Marcin był pomocnikiem Stu. Wysyłał do... Jakby tutaj mam pełen zapis rozmów. Też Marcin w tym oświadczeniu nie powiedział, żeby te rozmowy to nie były jego. Do dziewczyny ich wspólne filmy oraz prowadził bardzo ciekawe konwersacje. Film jest puszczony w całości. Jaki pechek, jak gejoza. No dzięki, dzięki. Nie wiem, co ma na celu obrażenie mnie, ale spoko. Jesteś bardzo miła. 5 zł. Już cię nie kocham. Stewart też cię już nie kocha. Co nie? Widzisz? Potwierdził. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Bez Stewarta. Tylko ja i moja 14. Skoro kwestię tego, czy Stu i Dubiel wiedzieli, w jakim dziewczyna jest wieku, mamy wyjaśnioną, wróćmy do kwestii nagabywania. Okej, tu się kończy jakby fragment o Dubielu. I tu się pojawia głosówka z rozmowy ze Stewartem i słychać też Marcina. I później Marcin wręcz rozmawia o tej głosówce, co teraz będzie z tą dziewczyną. 6 złotych. Co? Zakochałem się. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakochuj. Brawo, Marcin. Nie chcesz mnie spotkać, by cię to ciekawiło. Jakby mój komentarz to jest tylko brawo, Marcin. 5 złotych 55 groszy. Gdzie ja zrobiłem tutaj nadinterpretację jego zdaniem. Później tu już jest o Stu. I jedynie jeszcze wraca w moment Dubiela tutaj. Gdzieś pod koniec materiału. 6 złotych. Teraz nie jest. Nie wiadomo, czy za 10 lat nie stwierdzą, że jednak laski mogą się robić od 10 lat. O, i od teraz będzie znowu fragment o Marcinie. Ale mnie wkurza ten dziad leśny. 50 złotych. Ja żyję w takiej nieświadomce, wiesz o co chodzi, że ja nie wiem, czy ja mam bronić, czy ja stary, czy ja nie wiem. Ja nie mam... Panowie prawnicy, bo wy, Marcin, powiedział, że będziecie analizować, to ja od razu mówię, że to tutaj, co przez chwilę było pokazane, to jest Stu. Tutaj jakby w materiale mówię, że to są rozmowy Stu. A tutaj jest znowu fragment o Marcinie. Ja żyję w takiej nieświadomce. To nie mówi Marcin, to mówi... Braxton. To mówi, że ja nie wiem, czy ja mam bronić, czy ja stary... Ja nie mam pojęcia. Nie ulega wątpliwości, że Dubiel wiedział o tym, jaki był Stu. Dlaczego latami go krył? Rozmowy z Sukanek wskazują na... No i jakby w tych wiadomościach dalej, to nawet ta dziewczyna opowiada Marcinowi, czy spotkanie, jak ona ocenia spotkanie i tak dalej. Więc jakby on całkowicie wiedział. Nie wiem, może ja nie potrafię czytać ze zrozumieniem, ale... No ja nie rozumiem, nie? Przecież sam namawiał do spotkania, mówił, że musisz, że leć do niej, zanim się zakochasz, dopiero poleć, zobacz i wtedy się zdecydujesz, czy się zakochasz. Takie słowa padają. I jakby to już jest koniec fragmentów o Marcinie. Nie do końca rozumiem, czy ten pozew będzie zasadny. A to, że Stu posiada wiedzę, która... Na wszystko mam dowody. Dziwne. A mogłaby skompromitować Marcina. Czy to prawda? Mam nadzieję, że niebawem Marcin sam wyjaśni, dlaczego wiedział o tym... A, tutaj jeszcze. Okay. Rozmowy z Sukanek wskazują na to, że Stu posiada wiedzę, która mogłaby skompromitować Marcina. Czy to prawda? Mam nadzieję, że niebawem Marcin sam wyjaśni... No Stu w tych rozmowach z Sukanek tam no pisze różne rzeczy o Marcinie. Jakby też to mam. I mówię, że rozmowy Stu z Sukanek sugerują i pytam, czy to prawda? Mam nadzieję, że Marcin się odniesie. Natomiast Marcin się nie odniósł kompletnie do tych rzeczy. Tylko powiedział,
No, będziesz, Sylwester, pozywany. I tyle. 5 złotych. I dlaczego milczał latami? Ale nigdy nie dostałam żadnych, wiecie, dowodów, a jeżeli Stuart jest pomawiany, no to też bardzo chłopo. A ja nie mam żadnych dowodów i w ogóle. Nie wiem. 6 złotych. Bo też Marcin, z tego co wiem, ma i dobry sztab taki PR-owy. Więc jakby oni musieli przemyśleć to oświadczenie i uznać, że to jest mega dobry ruch. Pięć złotych. No dobrze.